Sajciko! I gdzieś ty był? Okej. Właśnie sobie uświadomiłam podczas montażu, że troszeczkę się pospieszyłam. I ten rozdział piąty to jednak za chwilę, bo... wleciał nam kolejny dodatek. I już widzę, że będzie miał związek z naszą przeciwną szkołą, gdzie jest nasz ulubiony kolega psychopata. Więc po prostu zobaczmy, może dowiemy się, skąd oni się w ogóle tam wzięli. Nie wiem, jakie to będzie długie, ja najwyżej to dokleję. O, hej! Czy to znaczy, że zaprosisz ją na randkę? Ha? Jak ci to przyszło do głowy? To nigdy nie było w planach. Ależ oczywiście, jestem Katayama. Jestem znawcą miłości. Możesz mnie tak nazywać, jeżeli chcesz. Nie uważasz, że jesteś trochę zbyt pewny siebie? Najpierw skończ grę, potem pogadamy. Ej, on ma na myśli... Boże, oni używają tak dużo slangu. On po prostu ma na myśli, że ten tutaj po lewej jest mocny w gębie, więc zanim się wypowie, może niech sam coś osiągnie, nie? Tak, tak. O, nie martw się. Wiele razy to robiłem. Doceniam to, że zajmujecie się swoimi małymi gierkami, ale mam nadzieję, że nie zapomniałeś, że to jest pokój Rady Studenckiej. Oczywiście, że nie zapomnieliśmy. Tak, nie martw się. Robimy to cały czas. Po prostu się droczymy. To absolutnie nieszkodliwe. Tak, po prostu daj znać, jak już skończysz, Masato. I wtedy pójdziemy do domu. Wiecie... Ach, Rosuke, co do cholery? Naprawdę zaplanowaliście tutaj dwa terminy? Mój Boże... On po prostu bredzi, dobra? Ja nie mam siły. O Boże, nie wierzę, że to zrobiłeś. Co tam, chłopaki? No dalej. Dlaczego nie możecie podjąć wyboru, jak to normalni gracze? Skąd tu tyle zamieszania? Wchodzę w to. A, oni znowu grają w ten głupi symulator randki. Naprawdę? Ach, gabem. Gracze, co? Wygląda na to, że nie macie dość. Czy ja tutaj wyczuwam wskazówkę co do podwójnego wpisu? Ty draniu? Może? Znaczy, no wiecie, takie gry... Nie oceniaj, póki nie spróbujesz. Myślisz, że możesz mnie pokonać? Cóż... A może sam zobaczysz? O, kurczę, ona jest super słodka! Prawda? Niezła grafika! Taka super realistyczna! Z chęcią bym to zagrał! To byłoby coś! Ta gra jest super dobra. Dlaczego nie przejść się tam, gdzie spędzają czas fajne dzieciaki i trochę się zabawić? Mam robotę! A, nie bądź takim marudą. No dalej. Po prostu wybierz ulubioną dziewczynę. To proste, w zasadzie...
Nie pozwolę ci wyjść, póki tego nie zrobisz. Tak. Dziama bakari suruna, omaera wa. Jesteście wrzodami na tyłku. Wow. Kawaii na. Spójrzcie na nią, jest taka malutka. O raju. YouTube mnie wywali. To była szybka decyzja. Duże melony. Fukuroi. Nie miałem pojęcia, Fukuroi. Męskie rozmowy, po prostu. Ścisz głos, na Boga. I prawda wyszła na jaw, ale okej. Mogę to zobaczyć, tak. Dobry wybór, chłopie. Prawdziwa natura człowieka zawsze wychodzi na jaw podczas gier takich jak ta. Wygląda na to, że on ma bardzo ładne, przewidywalne kolory. Morda tam! Nie ma co się wstydzić. Cóż... Czas na nas. Ale zanim pójdę, Katayama... Pożyczyłbyś mi tę grę od czasu do czasu? Tyle? Tyle? Jaki to miało cel, na litość boską? Ale mamy tego więcej. Trzynastka. O, dobra. I tu już wchodzimy w fajne rzeczy. Tajemnicza, przypominająca zombie postać spogląda na mnie z góry, z młotem uniesionym nad głowę, w pozycji takiej, jakby w każdej chwili mogła go upuścić. Jego oczy są puste, a na policzkach widnieją ślady krwistych łez, które jedynie podkreślają jego groźny wygląd. Szlak. Nie sądzę, bym mógł z tego wyjść cało. Desperacko próbuję poruszyć nogami, ale to bezskuteczne. To tak jakby nerwy zostały przerwane. Nigdzie nie ucieknę. Nie mam pojęcia, czy to przez uderzenie, czy może świadomość, że umrę. Ale nie mogłem powstrzymać nóg od drżenia i zębów od tego, żeby uderzały od siebie, nieważne jak bardzo się starałem. To tak jakbym stracił kontrolę nad całym ciałem. Cholera, rusz się, rusz! Co do cholery? Czy ten gość ma dość ludzkiego strachu, czy coś? Boże, szlak! Przestań mnie dręczyć! Co do kurwy nędzy jest z tobą nie tak? Zamierzasz mnie torturować przed śmiercią? Daj sobie spokój, bądź facetem! Przestań już! Boże! Co on do cholery robi? Nie przeżyłem tak gównianego życia tylko po to, żeby umrzeć ze strachu w jakimś lochu. Boże, cholera! Nogi! Ruszcie się! Rusz się! Rusz się! Rusz, rusz, rusz! Nagle dotychczas zastygłe mięśnie znów odzyskały życie i eksplodowały poprzez ruch. I wtedy... No.
Cóż, zgaduję, że przeżyję do następnego dnia. Przynajmniej. Wstawaj. Kto? Kim jesteś? Nieważne. Musimy się stąd wydostać. Czy możesz wstać? Tak. Co zaskakujące, mogę. Cóż, w takim razie, zanim on wróci, chodź za mną. I staraj się nie robić za dużo hałasu. Łapię. Nie mam pojęcia, gdzie ten dzieciak mnie zabiera. Wszystko było zamazane, więc ja po prostu szedłem za nim na ślepo, ku bezpieczeństwu, tak sądzę. Biegliśmy przez całkowicie ciemny korytarz, a potem kolejny. Nie było żadnego wyczucia kierunku, nawet tego, jaki dystans przebiegliśmy. Schowamy się w tej klasie. Dobra. Myślę, że odbiegliśmy wystarczająco daleko, by go zgubić. Raju, naprawdę myślałem, że już po mnie. Nie mam pojęcia, kim jesteś, ale ocaliłeś mi życie. Dziękuję ci bardzo. Oh. Nie, to nic wielkiego. Po prostu miałeś szczęście, że tam byłem. Słyszałem, jak coś się rozbiło na zewnątrz i to była świetna robota w rozproszeniu go. Czy to twoja robota? Tak. Cóż, dlatego tutaj teraz stoję, bezpieczny i cały. Nazywam się Kishinuma. Jestem z 11 roku szkoły Kisaragi. O, jestem Tomohiro. 11 rok również. Dobrze. Byakudan, szkoła średnia. Miło mi cię poznać, Kishinuma. I wzajemnie. Czy ty... Ja co? Dlaczego unikasz spoglądania na mnie? Przepraszam. Po prostu... Cóż? W porządku. Po prostu to powiedz. Dobrze. O, mam kolegę z klasy, który nazywa się Shimada, tak jak ty i troszkę mi go przypominasz. Tak? Tak, ale... Nie chcę, żebyś to źle odebrał czy coś. Po prostu przywykłem do tego, żeby unikać jego spojrzenia. Taki nawyk, tak sądzę. Nie do końca rozumiem, ale Raju, dopiero co mnie ocaliłeś. To ty tutaj teraz dowodzisz, więc pokaż trochę pewności siebie. Przepraszam. No dalej, serio? Na razie cały czas przepraszasz. O, tak, zgaduję, że tak. Po prostu muszę nad tym popracować. Więc Kishinuma, czy masz jakikolwiek pomysł, dlaczego zostałeś złapany przez tego człowieka? Żadnego. Zaatakował mnie od tyłu. I kiedy się ocknąłem, byłem w tamtym pokoju. To było straszne, znaczy tak, cholera. Głowa naprawdę mnie rozbolała od tego uderzenia. Jest ktoś, kogo pragnę tutaj ochronić. Więc... spotkać swój koniec w taki sposób... Nie chciałem tego. Teraz zdecydowanie nawiedzałbym to miejsce. Muszę przyznać, że jestem zaskoczony, że spotkałem kogoś jeszcze. I to kogoś innego niż ludzie, z którymi tutaj przybyłem. Jakby inną ludzką istotę. Tak, ja te... O! Coś jest nie tak? Z twoją ręką? Tak, troszeczkę. Hej, ktokolwiek! Ktokolwiek! Halo! Ktokolwiek tutaj! Jeżeli ktoś tutaj jest, proszę, odpowiedzcie! Hej! Czy to jest Kesuke?
Co tutaj się dzieje? Ten głos to Kęskę. Kęskę? Tak, z mojej szkoły. Ach, to jest przyjaciel, który tutaj ze mną przybył. Na górze. Chłopie, jak w toalecie, to wiesz. Hej, ktokolwiek. Powiedzcie coś. Jesteś tutaj? Odpowiedz mi, Kęskę. Hej. Skąd to dochodzi? Jest głośne i wyraźne, ale nikogo tutaj nie ma. Okej, musisz się uspokoić. Jesteś za głośno. To ta rzecz może nas znaleźć. Ale ja cały czas go szukałem. Mitsuki, Fukuroi, Kizami, gdzie jesteście? Nie wołaj Kizamiego, nie potrzebujemy go tutaj. To jest niedorzeczne. Dlaczego mnie nie słyszą? Jestem tutaj. I to jest między warstwami. Ale wydaje się jasnym, że ten cały Kęskę nie może nas usłyszeć. Jego krzyki dochodzą z oddali. Czemu? Jestem tutaj! Dlaczego mnie zostawiłeś? Przestań! Czy to przez to, że ja... że uciekłem bez ciebie? Czy to dlatego? Ha? Czekaj, co się stało? To jest kara. Za porzucenie mojego przyjaciela. Za to, że uciekłem i zostawiłem go. Ja po prostu spanikowałem. Sam z siebie. Nie miałem żadnego żalu, zostawiając mojego przyjaciela. Zostawiłem ich wszystkich. Uspokój się. Naprawdę, hej. Cholera. Nie miałem pojęcia, co jeszcze zrobić, więc po prostu zakryłem mu usta dłonią. Debilu! Jeżeli będziesz tak głośny w tym miejscu, ten gość nas znajdzie. To pewne. Dobra. Czy nic ci nie jest? Tak sądzę? Ja po prostu... obiecałem mu, że będę tutaj dla niego. Że zawsze będziemy razem. Ja i Ryusuke. W szkole, w naszym wolnym czasie, zawsze. Przepraszam, tak mi przykro. Razem na zawsze, co? Ze wszystkimi jest tak samo tutaj, tak sądzę. Znaczy, zostaliśmy oddzieleni od osób, o które najbardziej się troszczyliśmy. Czyżby? Tak. Każda sekunda spędzona tutaj, w innym miejscu niż ona, to dla mnie coś okropnego. Ale to nie jest dla dobra któregokolwiek z nas, jeżeli będziemy teraz rozpamiętywać przeszłość. Musisz pomyśleć o tym, co zrobić teraz, by się stąd wydostać. Z oddali doszedł elektroniczny dźwięk. Skądkolwiek. Co to do cholery było? Czekaj, czy to ja? Okej. Czyli może to jednak miało sens z tą grą. Więc wyciągnął... system growy, tak to ujmijmy, z kieszeni. Który nagle się włączył. Wiem, że to włączałem. Dlaczego? Ekran tytułowy raczej pastelowej gry
wyświetlił się na urządzeniu. Miłosny cud. Okej. Okay. Co to do cholery jest? Dziękuję, że chociaż ty jesteś normalny. O, no dalej. Naprawdę o tym nie słyszałeś? To jest największy system randkowy na całym świecie. Nigdy wcześniej tego nie widziałeś? Nie, byłem bardziej zajęty robotą, że nie miałem czasu oglądać telewizji. Nie może być. Chyba nie jesteś poważny. Mam to gdzieś w każdym razie. Po prostu to wyłącz. Nie ma czasu na granie w gierki. Cóż, tak. Nie ma, ale wciąż. O co chodzi? To się samo gra. He? Jak to w ogóle możliwe? No jasne, jesteśmy w miejscu, gdzie duchy są normą. Ale to wciąż szokujące i dziwne. Gra, która sama się przechodzi, huh? Shinozaki najpewniej miałaby sporo do powiedzenia na ten temat. Duchowy wpływ, tak by pewnie to nazwała, a może zaraz. To chyba się nazywało jakoś na P. Poltergeist, tak! Otóż to! I na to właśnie wychodziło. Jako, że gra naprawdę przechodziła się sama z siebie. To było ciekawe, kiedy tak poruszała się na własną rękę, wybierając kolejne opcje i przechodząc historię. To jest porzucony scenariusz pani Takanami, który Yusuke bardzo chciał przejść. Myślę, że teraz już nie będzie miał okazji. Czekaj, nie mów mi, że ten gość... Tak... Niego już z nami nie ma. Szlak. Jego nogi zostały odcięte. I po prostu się wykrwawił. Stracił kolory z sekundy na sekundę. I to było oczywiste, że umarł. Ale nie byłem w stanie tego zaakceptować. Nie chciałem tego zaakceptować. I dlatego Yuya zrobił to, co zrobił. Teraz w końcu to rozumiem. Yuya był naszym przyjacielem. Ale nazwałem go mordercą, zanim uciekłem. Zepchnął Risokę ze schodów. Ale to dopiero po tym... O mój Boże... Czyli to było wyparcie do tego stopnia. Zepchnął go ze schodów, ale po tym, jak on już zrobił się zimny. Zaraz po tym, jak on... On już... Dlaczego to zrobił? To okropne! Tak, to prawda. I nie byłem w stanie na to patrzeć. Po prostu nie mógł go tam zostawić, znaczy... Nawet jeżeli Ryusuke już nie żył, wciąż. Wciąż chciałbym z tobą przeżyć całe życie, chłopie. Chciałbym, byśmy zagrali w jeszcze więcej gier razem. Tak mi przykro. Nie mogłem cię ocalić. Risokę, przepraszam. Chyba troszeczkę się pogubił. Nie, żebym go obwiniał. Ha? Wróciło do ekranu. To dziwne. Hej, Okahawa. Czy nie sądzisz, że... To oznacza, że mimo tego, że go nie widzisz, Ryosuke jest wciąż u twojego boku? Tak sądzisz? Nie wiem. To po prostu możliwość, ale... Może to on kontroluje tę grę. Może w ten sposób chciałby ci coś powiedzieć. Co oznacza, że tak długo jak trzymasz tę rzecz, będziecie w stanie razem grać.
Co ty do cholery robisz? Chwytając kogoś w ten sposób, no. Obejmuję cię, Kishinuma. Mam gdzieś. Czy to jest dziwne, czy coś? Dziękuję. Teraz jestem naprawdę szczęśliwy, wiedząc, że Ryosaka jest ze mną. Żaden problem. Tak się cieszę, że cię spotkałem, Kishinuma. W porządku, dobra. Po prostu odsuń się ode mnie. Biedny się nie przyzwyczaił. Nie chciałbym widzieć, jak ktokolwiek więcej umiera. Musimy upewnić się, że stąd uciekniemy. Żywi, Kishinuma. Obiecaj mi to. Dobra, Raju. Taki jest plan. Chcę się stąd wydostać, w cholerę. Jak to tylko będzie możliwe. Dlatego musimy spróbować znaleźć innych ludzi. Tylko żywych ludzi. I wtedy będziemy mogli stąd spadać razem. To brzmi doskonale. Wiedziałam. Czy to są te dzieci? Aha. Cholera! Musimy się ruszyć. No dalej. A, no, no tak. Drugie wyjście? Ktoś coś? Żegnam państwa. Ha! Wygląda na to, jakby ktoś trzymał drzwi. Nieważne co, nie jesteś w stanie ich otworzyć. Nawet skopa? Czy ja mogę zapisać? Temporary save? Yeah. Tu? I co ja mam? Co jest z tymi dzieciakami? Nie pozwalają nam wyjść. Nie sądzę, byśmy się stąd wydostali. Tak długo jak tutaj są. Może będziemy w stanie jakoś się rozproszyć. Okej. Okay. Czy masz coś, czym mogłyby się zainteresować małe dzieci? Cokolwiek. To wydaje się triggerować taki aha moment w przypadku tego gościa, który zaczyna przeszukiwać swoje kieszenie. A co z tym? Króliczek? To nie jest króliczek. To jest gumowy pasek z serii o pancernej dziewczynie. Jak możesz tego nie wiedzieć? Czy tutaj jest ta sama sytuacja, która była z tamtymi dziewczynami? I oni są z różnych linii czasowych? Dlatego on w sumie nie jest na bieżąco z nowościami, no bo jednak jeżeli coś jest bardzo popularne, no to wpadasz na to wszędzie, nawet jak nie oglądasz telewizji. Skąd niby miałbym wiedzieć? To jest bajka dla dzieci, prawda? Wszyscy o tym wiedzą. Że to jest najlepsza rozrywka, nawet taka, którą dorośli docenią. Poza tym... takie maluszki są zawsze urocze, prawda? A kładź to. Dobrze, zobaczmy, co się stanie. Duszki. Dobrze, otoczyły gumkę. O, kiedyno. Yure to itemo ja. One są martwe, ale wciąż zachowują się tak jak dzieci. Albo i nie. Nie? Nie sądzę, żeby to je oszukało. To brzmi jak wygodna historyjka, ale nigdy nie spotkałem się z taką marką dla dzieci. O ile się nie mylę, takie rzeczy są zwykle na loteriach, a one są oblegane w większości przez starszych facetów. No właśnie.
że są wygrywane podczas loterii przeznaczonych dla dorosłych osób. I on stąd je ma, świetnie. Więc to są śmieci w takim razie, nawet dla dzieci. W ten sposób się stąd nie wydostaniemy. Wiedziałam. Jakby w odpowiedzi na moje oświadczenie, cały ten system growy wypadł z kieszeni Okahawy. Cholera! Mam nadzieję, że nic mu się nie stało. Chłopie! Jeżeli ta rzecz tyle dla ciebie znaczy, musisz być bardziej ostrożny. Nie możesz tak po prostu gubić rzeczy, które masz w kieszeni. Była głęboko w kieszeni. Sama wypadła. Tak jakby chciała być na ziemi. On się poświęci. Niebieskie duszki momentalnie otoczyły system. Zainteresowane. Czy system? Pewnie powinna nazywać to konsolą po prostu. Wow, chyba się rozproszyły. Cholera! Powiedziałem to za szybko. Spójrzcie na to! Co to? Okej, znów zaczął sam grać. Dobra, pokazując niektóre decyzje... Dzieci są zaintrygowane. To wydaje się zabawne! Więcej! Pokaż więcej! Ktoś zdecydowanie w to gra. Ryosuke, czy to ty? Nawet jeśli, teraz powinniśmy mu za to wdzięczni. No dalej. Wykorzystajmy okazję i wydostańmy się stąd. Ale... Zobacz, wiem, że to jest dla ciebie ważne i rozumiem, ale Ryosuke nas chroni. Dał nam to, czego potrzebowaliśmy najbardziej w tym momencie. Musimy się upewnić, że jego starania nie będą bezowocne, jasne? Dobrze. Wow. Twój przyjaciel ocalił nam tyłki. Tak. Ryosuke! Ryosuke! No dalej, nie płacz. Ale... Pomyśl o tym w ten sposób. Teraz masz pewność, że on był u twojego boku przez cały ten czas. I nawet jeżeli zostawiłeś grę, jestem pewien, że dalej będzie cię chronił. Bo on zdecydowanie jest dobrym przyjacielem. Tak, tak, masz rację. Dobrze, więc teraz musimy przeżyć, okej? W taki albo inny sposób. Z jego powodu. Okej. Szlak, wróciły. Biegniemy, no dalej. A no, to tak. Dokąd? Spadamy. Regnam. Gdzie ja mam iść? Zaraz, ty przybiegłeś. Teraz zobaczymy. Kishinuma. Sądzę, że powinniśmy się rozdzielić. Co? Czemu? Jak będziemy tak po prostu biegli razem, złapią nas prędzej czy później. Jeżeli popełnimy jakikolwiek, nawet najmniejszy błąd, dopadną nas. Tak się dzieje cały czas w grach, ale ja jestem szybki. Będę w stanie uciec, to na pewno. Ty musisz mi tylko obiecać, że tobie również się uda, okej? Ależ oczywiście, Raju, zdecydowanie szybko się pozbierałeś. To wszystko dzięki tobie, chłopie. Nie rób się sentymentalny. Wynośmy się stąd, zanim nas złapią. Okej, do zobaczenia wkrótce. Ty pobiegłeś... Cholera, już poszedł. Nie żartował, jest szybki. To znowu ty? A, szlak. Sajciko! I gdzieś ty był? Kiedy cię wołam, powinieneś do mnie natychmiast przyjść, rozumiesz?
Mama? Nie mów mi takich rzeczy. Nie chcę słyszeć wymówek. Od kogoś o takim małym mózgu jak ty. Chcesz, żebym wyrwała ci język? Mama? Dobry chłopiec, a teraz chodź za mną. Co do... Gdzie jestem? O Boże, moja głowa... pulsuje. Och, szlak, krwawie. Niech to szlak, co się stało? Czyli ty nie pamiętasz tego? Kolejna teoria, czy on nie pamięta dlatego, że tamten chłopak zginął? Czy po prostu szok? Pamiętam, że byłem w jakimś dziwnym pokoju. Z tym maniakiem z wielkim młotem, który chciał mnie zabić. I wtedy... I wtedy... Szlak, nie wiem. Nie pamiętam. Mam wrażenie, że ktoś jeszcze był ze mną. Myślę, że on... mógł mnie ocalić. A niech to szlak. Głowa mnie boli. Jak długo byłem nieprzytomny. Muszę znaleźć Shinozaki. To bez wątpienia. Czekaj na mnie, Shinozaki. Idę do ciebie. Okej, to było ciekawe. I już mamy wyjaśnienie tej gierki, bo no przez tych pierwszych parę minut tamtej poprzedniej scenki miałam takie, o co chodzi? Ale dobrze. Czy mamy coś jeszcze? Najwyraźniej nie. Jeszcze trochę tego zostało, więc o ile rozdział 5 nie będzie pełen dodatków... No ale zobaczymy. A ja na razie czaję się na rozdział 5.